Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca. Na tą chwilę jest godzina 7:25, 3 maja 2022 i ten świąteczny dzionek nakręcę dla Was materiał oto z tego miejsca. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam jeszcze raz na film. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno! I mamy małą jazię, mała jazia, płyń, no i spróbujemy trafić coś większego, ale najważniejsze, że nie na zero, obawiałem się tego, bo już raz w tym sezonie byłem zerowy, więc jazia na początek i zobaczymy co dalej, więc zapraszam na mój najnowszy film z tego miejsca, z tej rzeki. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Tym razem co mamy? Jelczyka. Jelec to jest. To nie jest gruba ukleja, tylko jelczyk. Więc miejmy nadzieję, że wejdą i te większe rybki. Więc zakładamy robactwo i przepuszczamy dalej. Mój zestaw jaki dzisiaj jest to bolonka Technium Shimano o wyrzucie od 2,5 do 15 gram, całkowita długość 6,90, do tego stick 1,5 grama, oliwka gram 25,
szybko z łączka, gumowy stoper i 40 cm 0,10, haczyk 16 Kamasan. Do tego kowrotek Shimano 2500 i pletka 006 do tego zestawu. Więc korzystając z wolnego dnia, wędkujemy dalej. A więc tym razem co mamy? Prawdopodobnie klenik. Klenik. Nieduży klenik, no ale różnorodność gatunku. Jest płotka, jest jaś, jelec i klenik. Więc drodzy Państwo, machaj wędą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. No spróbujemy połowić sobie białoryb. A czy ryby będą dzisiaj współpracować w tym akurat miejscu? Zobaczycie to sami. Weszły w zanętę, ale na razie drobne rybki. Jelczyk. Czekamy na te większe okazy, a czy podejdą, zobaczcie to sami. Spadło, a nieduża rybka. Wędkujemy dalej. I coś się dzieje, najważniejsze, że w zanętę weszły. Zanęta oczywiście pyza bajc, nie inaczej. Na taką rzekę jak ta, to swojej mieszanki używam, którą dopracowałem. No i zapach przede wszystkim w pyza bajc to kolendra. No i czekam na jakieś fajne rybki. Dołożymy robaki, bo prawdopodobnie tam wyssane są po tej rybie, która teraz spadła. Dwie wystarczy i resztę na później. Czyli coś zaczyna się dziać, ryby weszły w zanętę. No czekam na te większe rybki z dzisiejszego wypada. Czy uda się coś złowić fajnego? Zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną i zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Mamy i płotkę, więc wędkujemy dalej, póki kajaki nie płyną, no ale już płyną, no to praktycznie po wędkowaniu, zależy jak to będzie, wiosłami machał, ale niektórzy wiecie jak płyną. Zakładamy robactwo i wędkujemy dalej.
Więc tak jak mówię, parę ryb się złowiło, powędkujemy jeszcze jakiś czas. No i taki szybki wypad w ten majówkowy wypad. Więc wasze zdrowie, drodzy Państwo. I przepuszczamy dalej zestaw, próbując coś złowić. Podsypiemy trochę robaczkami do zanęty, nie dawałem. Ok, jeszcze garstkę. Złą procę wziąłem, ale jakoś damy radę. O, ok. Czyli nieodpowiednią procę zabrałem, ale jakoś daliśmy radę. Podsypę trochę białych robaków, tak aby skusić jakąś rybkę do brania. Oczywiście jakąś większą. A więc robaczki pomogły. No ale rybka, widzicie, jaka. Od razu po zanęceniu robaczkami. Zobaczcie, kiełbik. Kiełbik tam dalej wziął. No i tak, jak widzicie, z rana jeszcze jakieś brania, ale i tak za późno przyjechałem, ale wcześniej nie dało rady, bo późno był autobus. Święta w niedzielę, jest o 6:38. To zanim się dojdzie, zrobi zanętę, dojedzie, no to wiecie, bardzo późno. No i z samego rana jakieś wskazania były. Na teraz słabo coś, ale miejmy nadzieję, że jeszcze coś połowimy. Ok. Czyli chruściki są. Małe, bo małe. Ale są. Zobaczcie sami. Larwy chruścika, kłodaki.
ok, myślę, że starczy. Mamy dwie sztuki, ale pojedynczo weźmiemy i zjemy coś i dalej będziemy wędkować po posiłku. Zanęcimy sobie i zobaczymy, co i jak, drodzy Państwo. A więc zostańcie ze mną i zobaczymy, czy uda coś się jeszcze złowić na tej pięknej, dzikiej rzece. Myślę, że starczy, czyli jedna sztuka jest. Mam dwie do tego pieczony chlebek, tak aby go przycięło trochę. Więc, drodzy Państwo, kiełbaska prosto z nadwody, pieczona, do tego jakiś browiec i cóż można chcieć, odpoczywając, łowiąc na łonie natury. A więc biorę się za szamkę i widzimy się po krótkiej przerwie. Smacznego, drodzy widzowie, smacznego! Założymy tutaj chruścika za łebek. Okej. Małe te chruściki, takie gnojki. Drugiego. Dam jeszcze jednego, bo bardzo małe jeszcze pękają. Tutaj weźmiemy. Nie, muszę sobie znaleźć. Muszę wyciągnąć z wody, bo te są bardzo drobne, co wziąłem. Zobaczymy, czy tu nie ma. Ale drobne, ale już są, więc to dobry znak i założymy trzy sztuki tego robactwa. Sam jestem ciekaw, czy coś pyknie na to. Jednego mamy. Delikatnie go wyciągniemy. Ok. Za łebek. Dwa. I jeszcze jednego. Z dołu naciskamy, łapiemy łebek i wyciągamy. I za łebek zakładamy. W najtwardszym miejscu przynajmniej. Ja tak zakładam chruścika, kłodaki. Trzy sztuki mamy. I sam jestem ciekaw, czy coś skubnie w tym miejscu, co nęciłem. No zobaczymy. A więc coś jest na kłodaka. Zobaczymy, co płotka. Płotka, która skusiła się na kłodaki. Trzy sztuki. Ale cieszy.
Widzicie, czasami jak na pinkę nie biorą, warto poszukać jakiejś naturalnej przynęty, czy to glizdy czerwonego robaka, inaczej dendrobeny. No, o tej porze roku, tak, pokazałem kłodaka, czyli kutkę, chruścika, jak go zwali, tak go zwali. I na to skusiła się płotka. Więc dołożymy jednego jeszcze. Nie uciekaj, przyjacielu, naciskamy za łebek i wyciągamy. Pęk. Czyli jeszcze raz, za łebek, naciskamy od dołu za łebek. I nakładamy, dokładamy do tego interesu. Ok, machamy, wędkujemy i jest w pytkę. Czyli parę jeszcze muszę sobie wziąć. Kilka sztuk, tak aby mieć na hak. Nie chcę wchodzić daleko do wody. Tu trochę, ale drobne są. Jeszcze nie urosły takie jak potrzeba. Dobrze, korci mnie iść tam na róg, więc chyba tak zrobię. Więc zabieramy zabawki, idziemy na róg i to będzie ostatnia nasza miejscówka. Tam donęcę już konkretnie wszystko. To co mi zostało z zanęty, tak konkretnie rzucę i spróbuję tam coś złowić. Bo korci mnie tam pójść i nie byłbym sobą, gdybym z tego nie skorzystał. A więc godzina za 15:12, po 14:00 jedziemy, więc idę na róg. Śmieci, nie śmieci, wszystko. Wszystko pójdziemy, bo sam jestem ciekawy, co tam będzie. Muszę uważać, żeby nie złamać kija, bo przedzierając się można się potknąć, różnie to bywa. Więc idziemy, nie jest daleko, a może coś fajnego tam się złowi. Błoto, żeby za bardzo nie ugrzęść. Dobra, daliśmy radę. Jeszcze tędy. Okej. Nawet to wyszło. Zobacz, ile woda opadła. Przez ostatnie dni potąd była woda, szła równo tu koło drzewa, widzicie, potąd była woda, a jak spadła. Więc zobaczcie, ile śmieci. Okej. Zanęcę i tu już do końca będę wędkował. Mamy 5. Mamy 5 kul i będziemy wypuszczać tam na 30 metr. Wypuszczanka, przepływanka. No i zobaczymy, czy to przyniesie jakąś rybę. Założyłem 2 larwy chruścika.
Puścimy dalej. Siedzi zanęty na kłodaka, czyli drodzy Państwo, nieduża płotka, zanęty i na chruściki. Dobra baja, przepuszczamy dalej. A więc jest coś większego niż dłoń z 20 metra. Podbieraka nie mam, to wybaczcie. Klucha, czyli kiełbuś, czyli klenicho. Taki. Zobaczcie, nieduży, ale ładny, ładny, wymiarowy już grubasek. Zobaczcie, jaki gruby. No i skusił się na czerwone robaczki. Więc baja i wędkujemy dalej. Jest pytkę. No i takie ryby biorą. Mamy jelczyk, malutki jelczyk, który skusił się na pinkę. Wziąłem kilka, znalazłem, znów wyciągnąłem z wody chodaków, więc założymy trzy takie małe i przepuścimy jeszcze w tym miejscu. Mamy trzy takie gnojki, nieduże, większych nie ma, nie ma większych. Dopiero praktycznie się zaczynają, a powinien być jeden, który zakryje cały hak, jeden grubas, ale na razie takich tu nie ma. Święto, widzicie, a tutaj niedaleko gospodarstwo i ktoś docina. Więc drodzy widzowie, leciało tak, pokazałem na filmie, udało się złowić kilka ryb, z rana lepiej współpracowało niż później, ale wypoczynek elegancki jak na tą porę roku, czyli majówka wnet udana. No i tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc drodzy Państwo, jedziemy na Kielce, leciało tak, pokazałem na filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną. I do następnego. Siema Pyza. Jedziemy na Kielce. Cześć.